Zobaczcie, widzowie, Jenna, oddaj konto. Musimy sobie użyć multikonto, bo zobaczcie. Jak wpiszemy sobie Simon, że jesteś, to moje konto coś w tym momencie gra. Straciłem do niego pasy, no i to chyba tyle z mojego konta. Jednak dostałem, uwaga, zobaczcie, tajemniczy link, w tym momencie tu go widzicie, na Pet Simulatora. Dlatego ja widzę tam, wbijam i proszę, jeśli możecie, zostawcie pod tym filmem subskrypcję, wrazem w górę pod tym filmem, mógł odzyskać to konto. Bo jak go nie odzyskam, to może być naprawdę słabo. Ara, wbiłem sobie ogólnie na ten Pet Simulator i zobaczcie, jest tu Mandy i jest Simon, o, czyli jest akurat moje konto. Tylko czemu... nie, Mandy, czemu ona taki... O nie, ej, Mandy coś pisze. Ara, to ja sobie może wybiorę tego peta, nazywa się Zeus, już tak niech zostanie. Uwaga, Mandy coś napisał, co tu pisze? Haha, mam wasze konto, no, ale kto? Jenna? Ej, ale zobaczcie, skąd ja mam tyle huge kontów, aż... Tu, what, ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, 13 naliczyłem. Ara, ale czyje konta? To moje konto teraz. Nie, czyli ona ma i konto Mandy'ego i Simona. Chyba powinno się Mandy'emu o tym napisać, ale dobra, mogę to... Ara, zapytałem się, czy mogę to odzyskać jakoś. Ona się śmieje, haha, i hashtag, hashtag je. Czy może chce odzyskać? O, dobra, mogę odzyskać, jakoś odpisała tak, dobra, to co mam zrobić, pani Jenno Hacker? Ara, napisałem, co zrobić? O, masz 3 minuty, na co 3 minuty niby, no? Przejść tą krainę, what? A co za to dostanę, moje konto, czy coś jeszcze? Dam cię do banku z huge katami. O, czyli to są faktycznie moje huge katami. Dobra, ich jest dużo. Biorąc pod uwagę, przejść jedną krainę jest mega szybko, tylko biorąc pod uwagę, ile on bije, no nie, proszę. Czy ja mogę jakoś skorzystać z tego? Chyba nie, dobra, to musimy jednak, widzę, to poczekać. Albo tam jest prezent, dobra. Przy robieniu speedrunów przydaje się czasami myślenie, dlatego spróbujmy sobie ten prezent zniszczyć jak najszybciej, tylko jak ten pet jest wolny w ogóle, no nie, może te huge katy mi pomogą? Dam ci pomoc, napisał Mandy jako Jen. Dam ci pomoc z twojego konta, czyli teraz do niej przyjdzie Simon z huge katami? O, zobaczcie, ruszył się, ale pociąg jedzie. O, dzięki Jen, no dzięki Jen, no jesteś akurat mega miła, pomimo tego, że trochę dziwnego skina masz. Już daję tradę jakiś... O, trade taki słaby, dobra, od Simona dostałem. Uwaga, 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 jaki słaby. Ciekawe, co może mieć Simon. What? Huge festive kata, a może jeszcze... Ooo! Okej, dobra, Dark Matter Mythical i dostałem to za darmo. Dobra, to teraz na pewno da mi się odzyskać konto. Teraz zakładam to i patrzcie, jak szybko leci i cyk! O nie, mam już 1 milion. Jenna chyba nie chciała, to było tak łatwo. 2 minuty, a to jak, to ja napiszę. Napisałem, już idę kupić jeden, ale chyba powinna się zgapnąć. Ara, idę kupić i uwaga, ciekawe, jaka będzie reakcja. Cyk, kupuję i pięknie, co następne? Czy to już koniec? Na ostatnia. Na ostatnią krainę, no chyba bez takich. To są jakieś fajne kościki? Ara, nie wiem za bardzo. Zobaczcie, jak samo z tymi huczkatami tu chodzi. W sumie net, a tu jest, co jest, ile tego jest? 1 minuta 40 sekund, no jakie mam to niby zrobić? Jenna, może trochę więcej czasu czy coś? Ej, mam pomysł, poproszę ją o więcej czasu i oddam mi za to mojego huge cata z tego konta. Ogólnie te huge caty też są pożyczone od osoby. I właśnie huge caty te osoby są pożyczone, bo ja chciałem zobaczyć nawet reakcję ludzi na trade plaży, ale ja sądziłem, że będę teraz walczyć o ich odzyskanie. Nie, zobaczcie, jestem już prawie na ostatniej krainie i Jenna, tylko nie się Mandy'ego i tam sobie, bo moje konto w ogóle niszczą, patrzcie, ile tam jest huge catów. Ale uwaga, Jenna napisała, że to jest 1 minuta, no tam pisała chyba z 10 sekund temu, że na tym mamy coraz mniej czasu, ale mam to 16 milionów, zobaczcie, prawie dochodzę już do końca i czy to będzie koniec i wreszcie odzyskasz moje konto? O nie, patrzcie, no cały czas tu chodzi, mnie kontroluje. Nie, jakie 10? No jakie 10? No jakie 9? No ja muszę tam dobiec najpierw. Nie, proszę, bo ona się pomyliła w liczeniu czy coś, nie wiem, czy haker chodzi do podstawówki? Nie wiem, głupie pytanie. Uwaga, 7, 6, o, lekki lag, 5, ale to by chyba 5 jest, musimy sami liczyć, bo ona nie umie. I uwaga, cyk, jaki jeszcze 250 tam na końcu? Nie, ja tyle nie mam. Uwaga, cyk, niszczymy to. Czemu tu się nie zbiera? No nie, zapomniałem, że tego Game Passa magnet nie mam, ale się teraz wolno gra bez Game Passów. Ara, cyk, i mamy 1 miliard, dlatego... O nie, czy ona już doliczyła do 3? Nie wiem, do ilu, chyba tu jest 2. Nie, no jak tego nie jest 0, to będę mega zły. O nie, to było chyba 0, to chyba było 0, ale dobra, kupiłem. Czy ona mi zaliczy? Brawo, o, udało się. Joke, o nie, czyli żart. Nie dam ci. No ale jak ty mi dasz, co jeszcze muszę zrobić, niby, no proszę. Ha. Jeszcze Simon się ze mnie śmieje, no nie mogę. Jeszcze jedno, okej, okay, jakie? Wyskocz poza mapę. Jak mam poza mapę wyskoczyć? Ej, nie, czy to chodzi o to, że muszę po prostu ograć tą armatą wylecieć? I cyk, dara, mamy wszystko. I czy to chodzi o tym wyskoczyć poza mapę, panie hakerze? Poza mapę, no jak poza mapę nie mam wyskoczyć? Czekcie, da w ogóle? Dara, wiem jak to zrobić, tylko potrzebuję coś na tech coins świadczy jakoś tak. Dara, dlatego musimy pozbierać trochę tych enchanted eggów. Widzowie, 30 sekund zostało, 10 sekund. Ja nie wyszedłem z tej podstawowej lobby. Odpaliłem sobie specjalny boost, o którym mi się teraz przypomniało. I co, i czy to teraz znaczy, że stracę konto na wieki? Gdzieś, no nie, jeszcze się śmieję za nie. No nie, noob. Simon mi napisał noob, no kto gra na tym koncie moi, no nie wierzę. 3. Simon, o, czy to chodzi o, do mnie zapytam się. A, napisz nubek. Do którego to Simona było? Ara, napiszę nubek, jak to do mnie, to może coś fajnego dostanę. Ara, napisałem nubek, czy to o mnie chodziło? Proszę by o mnie. Nie, ty mówię o moim koncie. No nie, zostałem jeszcze wyzywany przez ich nawet. I nastała liczba, uwaga, 0. Mandy napisał 0, to i znowu się śmieje. Co ja mam zrobić, pani Jenno? A, w sumie ona nie słyszy, że mam tylko milion. Czy ona mi da jakieś fajne zadanie? Teraz słaby. A, czyli teraz moje konto i Mandy będzie się z mnie śmiały. Nie, no bez takich. Nic się nie uda.
daje, ale jak to jest? Dobrze, przeszedłem już jeden cały świat w 10 sekund. Zatrzymam konto. No nie. Jak zatrzymam konto? Ale jak to napisał? O, albo uwaga, może jeszcze się zgodzi na coś. Albo ostatnia szansa. Uwaga, jaka jest ostatnia szansa? Mam te huge cuty zdobyć? Za mną, o nie, za mną napisał, nie? Ale zobaczcie, ile tych huge cutów w ogóle jest. Aż jeden spadę tam pod mapkę i tu już jak jest. Uwaga, mam tylko odblokowane te jajka. Akurat Jenna do nich podeszła. I uwaga, co mam wydrobić? Tylko nie żadną legendę, proszę, bo to jest niemożliwe. Zdobądź tu. Przeliterowałem, tu mythical nie będzie. Peta, mam zrobić tu jakieś peta. Peta dla ciebie, okej, dobra. To mam, zobaczcie, mam uwaga, równo 1,5 miliona i mogę po jednym jajku otwierać. Dlatego uwaga, mamy basica tu tylko. Spróbujemy dla Jenny wydrobić takiego najlepszego pecika, jak tylko mamy, którym sam bym sobie aż pograł. Dobra, mam, no może to akurat nie jest to. Ale to zostało nam jeszcze 1,4 miliona. To musi być na pewno świetnego. Cyk. Mandy się zapytał i jak masz? No, co mogę mu dać? Mój najlepszy petik wydrobiłem 12 tysięcy, no 12 tysięcy wydaje mi się. Ej, jaki jestem głupi, czekajcie, wyślij trade'a. I pet dla niej, czyli dam jej peta, aby się zgadzało. Takie jak wydrobiłem za 13 tysięcy, ale mogę jeszcze dać huge festive cut'a i Santa Pouza, bo przecież skoro to idzie na konto Mandy'ego, to jeszcze później będę mógł odebrać i będę się na moim. Dobra, to było przemyślenie i zaakceptowała, dobra, czyli miejmy nadzieję, że no może kolejne jeszcze te gemy dołożyć, ale nie wiem, po co otwieram. Faj, o, fajne, fajnie, spodobało się. I proszę, Jenna, odejmij to już, odej, to i tak moje. No, nie. Ale przecież zdobyłem, no dostałem od, oddam na moje. Oddam, jak, co? Drugie konto, oddam na moje drugie konto. Nie wiem na jakie drugie konto. Może na Simona chcę je oddać. Konto moje szło za 3 dni, ha ha ha. Czyli naprawdę się starałem, przychodziłem całą mapę w 3 minuty, aby konto za 3 dni. No chyba nie ma takiej opcji. Ale jak za 3 dni? Zapytam się, jak za 3 dni? Co jest takiego, nie. Za 3 dni jest 7 lutego. Ona podobno jest taka historyjka, że właśnie Jenna wtedy ma hakować. A, nie no, żartuję. No super czas na żarty, tak naprawdę, bardzo pani że no super pomysł był, naprawdę. Jest tak hashtag 7 lutego. Zabiorę? Nie, proszę, czy ona chce mi kolejny raz zabrać konto? Teraz masz. Co? Teraz masz, czyli oddała mi moje konto. Dobra, czekajcie, ja sprawdzę, czy moje hasło na pewno działa, takie miałem wcześniej. Zobaczcie, co on wyszedł z gry, dobra, szybko trzeba się zalogować. Dobra, widzę, więc wpisałem, cyk, kodzik, jakim przyszedł na maila i proszę, weryfikuję się, proszę, Simon, zaloguj się, to było prawdziwe hasło, jakie mi podali. Uwaga, jestem na jakimś koncie i muszę to zamknąć. Jestem na swoim koncie, dobra, to teraz muszę napisać szybko do Mendiemu, że ktoś mu konto zabrał. Ale widzę, i patrzcie na to, ile jest tych huge cutów. I zobaczcie, to jest ten cały serwer, tu jest moje konto. Simon! O, właśnie, Mandy, tak, bo chodź na shopa, chodź na shopa, bo no, ja się stawiam. Co to ode mnie chciałeś? Spamisz mi na PW, na Facebooku, na Discordzie, na Instagramie. Nawet do mojej mamy napisałeś, czemu? No bo Mandy, muszę ci wytłumaczyć, bo ktoś ci konto zabrał. Czemu ty stoisz okno? On konto zabrał. Przecież zobacz na czat. Na cała Jenna pewnie, przecież to jest creepypasta tylko. No ale nawet na czacie dobra, masz... Co mam na czacie? No na czacie masz wiadomości, to... Nie mam żadnych wiadomości na czacie, co ty gadasz za jakieś rzeczy? No pusto. Na pewno nie masz? No nie mam nic, mam puste wiadomości. Dobra, wiesz co, Mandy, to ja idę może jednak na trading plaży, to baw się dobrze, to... Nabiera się na jakąś Jenna, jest to creepypasta, która... creepypasty są od ponad 10 lat w Robloxie. Mandy, to przeproś każdego, do kogo ja napisałem i przez przypadek, już na koniec zyskałeś, Narka? Wow, zobaczcie, widzę, postanowiłem, że jeszcze na koniec tego odcinka, jak udało mi się zdać konto, to wbiję na trading plaży i jak to potężnie wygląda. Aż może trochę wydarłem, ale naprawdę zobaczcie, tu cały pociąg z tego jest. Dlatego ja wam bardzo dziękuję, widzę, za oglądanie tego filmu do końca. Przypomnę, że są codziennie o godzinie 15, dlatego mam nadzieję, że widzimy się również jutro, ponieważ jest cały czas daily. Jeszcze raz bardzo dziękuję użytkowni NXRB za podżenie tych huge cutów, bo zobaczcie, to wszystkie jednak nie są moje, bo moje są tylko te 3 pierwsze. Dlatego wam bardzo dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. Jeśli wytrwaliście do końca, napiszcie komentarz huge pet fajny, a wam przypomnę serduszko. I mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Narka i cześć.